Jakaś płyta faktycznie. Witam szanowne państwo. Malaki to pseudonim nadany mi przez gwiazdy. W 2019 roku z dachu mego domu spadła dachówka prosto do salonu z aneksem kuchennym. Bóg chciał, że przyfasoliła mi prosto w czoło. Straciłem przytomność na 10 dni. Po tym wypadku zaczęły się dziać dziwne rzeczy w moim życiu. Mianowicie zauważyłem, że gdy napoje, które spożywam, się kończą i gdy przez szyjkę zaglądam do butelki w skupieniu, zaczynam wpatrywać się w jej dno, doznaję wspaniałych ogółem wizji, porównywalnych do halucynacji. I nie jest to fikcja, bo 98% moich wizji sprawdza się. Na co mam dowody? Na przykład przewidziałam śmierć takich gwiazd jak Jan Łoś, Krzysztof Krawczyk i katastrofę helikoptera Kobiego Bryanta. Materiały pomocnicze do wizji to napoje typu piwo, wino, wódka. Najlepiej wróży mi się z butelki po wódce. Jednak jeżeli chodzi o Krzysztofa Kononowicza, to posługiwałem się każdym rodzajem butelek, by jak najbardziej zwizualizować sobie to, co zobaczyłem w pierwszej butelce po piwie. I nie są to dobre wizje. Krzyśku, podziwiam twoją twórczość do twojego pierwszego wystąpienia w TV Yard. Wspaniały to był ogółem film. Dlatego po tych wizjach uznałem, że muszę się z tobą i widzami tym podzielić. W pierwszej butelce wizje nie były zbyt wyraźne. Wszystko było jak na ostrym cieniem mgły. Jak najszybciej chciałem pozbyć się tego widoku, ale moje oko było niczym przyssane. Meksykano w białej szacie dźgał cię dzidą w moszne i penesa. A dym spalącego się obok ognia wyraźnie wskazał mi rok 2025. Gdy pojawił się zapijaczony, niezrównoważony psychicznie konfabulant Łukasz W. w szatach Judasza, już wiedziałem, że data 2025 będzie rokiem, w którym zejdziesz z tego łez padołu. No dobrze. W pozostałych dwóch butelkach dostrzegłem miesiąc i dzień dojazdu orszaku anielskiego na szkolną 17. W butelce powinien widziałem ciebie tańczącego w objęciach Józefa Stalina. Nie? Tak. Wiesz co, chuje zajebany, ja nigdy Stalina nie widziałem, a ty, Adaśko, nie ryć jak ogier, tylko były. Było to jakieś przyjęcie. Byli tam inni tyrani, dyktatorzy i kilka osób z zespołem Dalbreka. Gdy na salę wszedł zapijaczony konfabulant Łukasz W., przebrany za matkę Teresę z Kalkuty i poprosił cię do tańca, już wiedziałem, że balon w kształcie cyfry 3 musi oznaczać jedno. Miesiąc lub dzień twojej śmierci. W ostatniej wizji posłużyłem się butelką po wódce i narkotykami rodzaju twardego. Jednak wizje, w których byłeś ty, Krzysztofie, cały czas widziałam cyfrę 5. Major zabrudzony, zaśmierdzony siedział zafekaliowany w lesie. Miał ze sobą 5 butelek nitro. Gdy z pomiędzy 5 dębów wyszedł zapijaczony konfabulant Łukasz W., przebrany za Tinę Turner, a major pogroził mu odmrożonym palcem, już wiedziałem, to może oznaczać tylko jedno. Finalny w domku drewnianym. Krzysztofie, z racji tego, że w drugiej butelce widziałem siebie tańczącego ze Stalinem, wywnioskowałem, że dzień i miesiąc twojej śmierci to 5 marca, czyli dzień, w którym zmarł Stalin. Ale to tylko spekulacja. Cała tablica jest grawerowana przez... Prawo, że śmiejecie się, człowieka inwalidy. Cała tablica jest grawerowana przez mistrza piaskowania 2019. Jednak dzień i miesiąc w dacie śmierci są naklejone i można je zerwać. Dlatego dzień i miesiąc śmierci w razie potrzeby niemiecki ci odklei. Bo on się zna, się i jak będzie inna data, to ją ci dośle, to ja ci doślę inne cyferki. Wiesz, jestem przezorny i dlatego zadbałem, żebyś chociaż ty miał normalną tablicę nagrobkową. Pomimo, żeś cham i skoro ty przez całe swoje życie ni bębeństwa, ni żerłactwa nie mogłeś tego zrobić dla swojej rodziny. Twoi rodzice do dziś nie mają dać śmierci na swoim nagrobku. Wstydziłbyś się, knurze. To właśnie chciałem powiedzieć. Krupski film ogółem. Pozdrawiam Beatkę Bożą, wspaniałą ogółem kobietę Jacka. Ojej, kurde. Czekaj, to weź to wyciągnij, żeby Krzysztof zobaczył. Tutaj o Krzysztof. No. Czysty. Lanie. Jak papież. Prezentuję. Tego roku ja zmarł. Powieszcie na bramie. Trzymaj. Spoczywaj. Jołopie, ja będę się mieszkać. W przedpokoju. Wiesz?
A to teraz do mnie mówisz? Tak! Ale to co? On tylko wyciągnął. To... Weź młotkę i topowi! Jebany chuju. Ja tylko to wyciągnąłem, toż to nie ode mnie paczka. Pierdolny ob asfalt. A kto to będzie sprzątał? Postaw, niech stoi. Nie. Gdzieś. Ktoś będzie przychodzić i zdjęcie robić. To ja to zabiorę. I będziesz nagrywać, tak? Nie będę. Zabieraj, nagrywaj! O, masz nagrywać. Połóż to gdzieś tam i już. Zanieś do tego, do chlewa. Gdzie niesiesz? Gdzie niesiesz? No postawi tam ono. Weź kurwa pobij, ja mówię. Wiesz? Dobrze. A nie to kurwa postawić. Ja to pobiję i zaraz posprzątam. Poczekaj. Jebane chuju. Chcą, żeby ja zdechł. Krzyciek, ale nie krzycz na mnie, bo ja tobie nic złego nie zrobiłem. Ja patrz. Masz o toporek? I walnij dobrze. A to sam walnij może ty. Patrz. Nie, on. No nie tutaj. Gdzie nie się? Do Choboka! Gdzie do Choboka? O! Wszystko w tym macie. No! I to posprzątać. Ale zdjęcie dobre, ładne. Niech spierdala ze zdjęciem.